Bydgoski budżet obywatelski. Zaczyna się głosowanie. Bydgoszcz informuje. Mieszkańcy miasta po raz dziesiąty rozstrzygną, na co zostaną wydane pieniądze bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania jest 16 milionów złotych. Do decyzji państwa przedstawiamy 447 projektów poszegregowanych w czterech kategoriach. Gdzie mieszkańcy w każdej z kategorii będą mieli po jednym głosie, aby zdecydować, co powstanie lub co odbędzie się w Bydgoszczy, bo to nie tylko inwestycje, także projekty o innym charakterze. Początek głosowania 15 listopada, koniec północ 15 grudnia. Co wybieramy? Tak jak poprzednio, projekt ponadosiedlowy, czyli duże zadania inwestycyjne o wartości do 1 390 000 złotych. Poza tym projekt osiedlowy. Na przykład nowe tereny zielone i rekreacyjne, place zabaw, chodniki. Tu do wydania jest łącznie 12 milionów złotych na 29 osiedlach. Trzeci wybór to projekt społeczny, czyli koncerty, zajęcia sportowe, imprezy integrujące lokalne społeczności. Wartość jednego projektu wynosi do 38 600 zł. Zmianą w tegorocznym głosowaniu jest dodanie nowej, czwartej kategorii mikroprojekt osiedlowy. Ich koszt do 10 000 złotych. Głosujemy na stronie www.bydgoszcz.pl uKośnik BBO. Osoby, które nie mają dostępu do internetu, będą mogły oddać głos w Młynach Rotera lub w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ulicy Gdańskiej 5. Zwycięskie projekty zostaną wpisane do budżetu miasta na następny rok. Więcej informacji na stronie www.bydgoszczinformuje.pl.